W tym wideo wymienię Ci kilka zawodów, przy których nie jest wymagane rozpoznawanie barw. No barwy, tutaj widzisz różne. I to widzenie barwne przy tych zawodach nie jest wymagane. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia. I tradycyjnie zacznę od zapytania mojego widza, Arkadiusza. Witam, mam pytanie. Nie odróżniam wszystkich kolorów, tylko podstawowe. Czy mogę być operatorem wózka widłowego? Dziękuję, Arek. Pozdrawiam. No i odpowiedź jest tutaj bardzo prosta. Dla operatorów wózków jezdniowych, podnośnikowych, z mechanicznym napędem podnoszenia i są to na przykład wózki widłowe, rozpoznawanie barw nie jest wymagane. Czyli nie musisz rozpoznawać tychże kolorów. Czyli powtarzam jeszcze raz, teoretycznie możesz nie rozpoznawać nawet barw podstawowych i zostać operatorem wózka widłowego. Tak prywatnie się nad tym kiedyś zastanawiałem i nawet za bardzo nie wiem, do czego to widzenie barw mogłoby temu operatorowi być potrzebne, a zdanie to podzieliły ośrodki referencyjne, które układają wskazówki dla lekarzy medycyny pracy. Przy okazji wymienię Ci kilka innych grup pracowników, dla których to widzenie barwne nie jest wymagane. I są to na przykład operatorzy urządzeń podnośnikowych z mechanizmem podnoszącym towary na wysokość powyżej 1,6 m. No, są to tak zwane układnice magazynowe wysokiego składowania. Kolejni są to operatorzy podnośników, ramp hydraulicznych na wysokości powyżej 1,6 m, żurawi i dźwigów. Widzenia barwnego nie musisz mieć również, jak jesteś na przykład robotnikiem budowlanym przy pracach na wysokości powyżej 3 m. O, kolejna ciekawa grupa, pracownicy obsługujący maszyny w ruchu, ale nie grożące urazem, czyli takie z osłonami, no maszyny bardziej zautomatyzowane. Przy okazji tak przypomnę, że dla operatorów wózków widłowych wymagane jest zachowane widzenie przestrzenne, czyli stereoskopowe, czyli jak na przykład miałeś zeza, czy uraz jednego oka, to Cię z operatora wózka widłowego, z tegoż to zawodu, ta wada wzroku dyskwalifikuje. Także na tym kończę. Jak miałeś jakąś podobną sytuację podczas badania wzroku, jakimiś testami do badania widzenia barwnego, koniecznie skomentuj ten filmik wideo. Komentarze są poniżej, wystarczy po prostu siąść do klawiatury komputera, siądź, napisz swoje wrażenia, a ja z reguły odpowiadam na jakieś poważniejsze komentarze. Jeżeli filmik Ci się spodobał, daj lajka, daj kciuka. Jak chcesz więcej takich materiałów, to koniecznie już teraz zasubskrybuj mój kanał YouTube, Lekarz Medycyny Pracy. Linki są tutaj po prawej mojej stronie, a w sumie po Twojej lewej, jeżeli siedzisz przed ekranem swojego komputera. Zachęcam Cię również do obejrzenia innych moich filmików o badaniach okulistycznych, badaniach wzroku, różnych innych grup zawodowych. Te filmiki pokażą się zaraz po zakończeniu tego wideo, jako te proponowane przez YouTube. Zarówno na tym ekranie, jak i tutaj po Twojej prawej stronie. Pomimo, że minęło sporo czasu od ich nakręcenia, zawarte porady są ciągle aktualne, ciągle są oparte o obowiązujące akty prawne i stale dostaję maile od osób takich jak Ty, którym to wideo często pomogły. I wierz mi, że jeżeli te wideo komuś pomogło, to wolę to bardziej niż różne dramatyczne opisy z całej Polski, a nawet z całego świata, kiedy tak naprawdę nie mogę Ci za bardzo pomóc. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, specjalista medycyny transportu i do zobaczenia w moim kolejnym wideo.